Dobra, ja mogę ogólnie ten film zobaczyć, tylko dla mnie, kurwa, no powiem wam tak, no dla mnie to nie jest niczym innym niż jakaś próba, bo ja ogólnie byłem podczas tej rozmowy, kulisy tej rozmowy. Chodzi ziomek z operatorem, coś tam przychodzi, coś tam zagaduje, stoimy w takim korytarzu i on mówi, ty, że on do filmu potrzebował ten, czy może mi zadać parę pytań, że jakąś relację robi. Mówię, no dobra, spoko, ja nigdy zazwyczaj jak ktoś mnie prosi, żebym mu odpowiedział na jakieś pytania, czy to jest dziennikarz, czy jakiś youtuber, wiesz, czy to Wardenga nagrywa, czy nawet miałby to Konopski nagrywać, to nie jest to dla mnie nic ciężkiego, więc zawsze mówię spoko. I potem ziomek podczas tej rozmowy on mnie w jakiś sposób, nie wiem, kurwa, próbował, nie wiem, on tak próbował poprowadzić tą rozmowę, jako to bym ja nie chciał walczyć z nim, bo nie wiem, kurwa, bo jest chyba zbyt potężny. Ogólnie bardzo, bardzo weird to było i dziwna ogólnie sytuacja, więc zanim ogólnie zobaczymy tą rozmowę, to mały wstępniak, ja wam ogólnie konfę pokażę, bo zadzwonił do mnie Wojtek i mówi, co ty na to, żeby się bić z Konopskim? Ja mówię, no spoko, bo ja miałem dogadane z Fejmem, ja zresztą wam też mogę pokazać, że ja w kontrakcie w każdej walce, w kontrakcie, który jest podpisany, tylko muszę to odpalić, ten kontrakt. Dobra, inaczej. Dobra. Nic się tu nie pokazuje, muszę zamazać wrażliwe dane. Okej. Okay. Jeśli chodzi o kontrakt. Okej. Okay. Tu nic nie ma. Jeszcze czegoś, co mi nie powinno być. Okej. Okay. Dobra, tu jest. I tu są... I tu każda ogólnie, bo tu jest potem druga z trzech walk się odbędzie tego i tego dnia i trzecia, znaczy nie tego i tego dnia, ale ogólnie wygląda tak samo, nie? Że w takiej kategorii, że w formule do ustalenia, ale preferencyjnie miało to być K1. No i ogólnie, no tak kontrakt wyglądał. No i dzwoni do mnie Wojtek i mówi, ty bijesz się z ten, że Konopski chce się bić. No mówię, no dobra, no spoko, możemy się bić, nie? Ja mówię, ja bym preferował bić się w K1, bo te walki, które są na Fejmie, są często mało widowiskowe, przez to, że kurwa się próbują turlać w parterze, za dużo nie potrafią, ja też nie będę dużo potrafił, a dużo lepiej jest kurwa kopać i bić i tyle, najwyżej ktoś się przewróci. Totalnie taka gadka, bo on mówi, no dobra, to spoko, to K1. I następna... I mówi, w jakiej kategorii wagowej mamy ci szukać rywala, to ogólnie pierwsza rozmowa była. Ja mówię, no w 70,3, ewentualnie w 66 kg. Ja też nie jestem zbyt wysoki, waga lekka będzie w porządku i chyba ta poniżej to jest piórkowa. Mówię, w 66 będzie wam ciężko znaleźć, bo mało osób ogólnie walczy i mało osób mogłoby się bić w takiej kategorii, więc powiedzmy w 70, żeby był większy przekrój rywali. On mówi, dobra. I tak została spisana umowa, i dzwoni do mnie tam, nie wiem, po jakimś czasie mówi, ty, Konopski mówi, że się może z tobą bić. Ja mówię, no dobra, no spoko, nie? Jeśli te warunki będą respektowane, wszystko w porządku. I tak się akurat składa, że menadżera, coś koło tego. I ja mówię, dobra, ty.
kot klimatyzację odpalił. Ja mówię, ty, no to, to spoko, nie? To możemy ogólnie tam dogadać, bo też się pewnie łatwiej będzie negocjować. Łatwiej będzie negocjować. I mówi, jak chcesz, możesz zrobić jakąś konfę, w ogóle ja tego gościa nie znam. On kiedyś zresztą chciał mi się ze mną skontaktować, jak mi zajebał ujęcia z filmu, ale stwierdziłem, że ja nie potrzebuję dodawać chłopa i rozmawiać z chłopem, który się będzie płaszczył, kurwa, bo ma 18 lat i kradnie filmy. Więc mówię, powiedz mu, że tak więcej nie robił i tyle, więc ja z nim zero kontaktu. No. No to zrobił konfę. To zrobił konfę. O. Tu możecie sobie tą konfę zobaczyć. No i po prostu napisałem K1 70 kg. K1 zajebiście, ale waży 84 kg, więc mogę w limicie 77-78. No to napisałem Konrad, to jest ogólnie ten menadżer. To szukaj kogoś innego, to nierealne. To ile ty ważysz? 71. Ja się mogę w 66 nawet bić. On 6 kg przymasować do marca możesz w zdrowy sposób. 7-7 to kategoria jest. Nie mam zamiaru, możesz wagę zrzucać. Do 75-76 mogę zrzucić, 14 kg to będzie męczarnia. A mówię, mnie właśnie zdziwiło, co ty pierdolisz, że masz 1,89 m, bo w międzyczasie mi Konrad powiedział, że ma niby 1,89 m. Jak z Fejmem zawsze o wadze do 70 kg były rozmowy. Zastanawiałem się, czy w obozie koncentracyjnym mieszkasz z taką wagą przy takim wzroście, a tu po prostu nikt o tym nie myślał. Typikal. Ja od początku Boxdelowi mówiłem o swojej wadze wzroście. A mówię, popatrzyli na twój film, stwierdzili, że mają chłopak to git. Kategoria 7,3-7,5 będzie spoko. Ja dam radę zdrowo zrzucić, ty nie masz dużo do masowania, więc up to you, ale jak odrzucisz tę walkę, to nie wiem, kogo dla ciebie kądzie znajdzie. A mówię, dzisiaj chuj w to, jutro pogadam z kim trzeba, czy chcę to robić, bo przytyć to są dwie różne sprawy. Ja potem rozmawiałem z tym i stwierdziliśmy, że kurwa nie będziemy się bić w wyższej kategorii, bo to jemu zależy na walce ze mną. Ja mam wyjebane, bo ja mam przynajmniej trzech albo czterech innych rywali, którzy są tak samo interesujących, no tylko że pewnie mu za kogoś innego by tyle nie płacili, więc typ, i to było 23 albo 24 września, to było 23 albo 24 września, od tamtego momentu ja z nim rozmawiałem, tydzień później, tak jak mówię, idę na fame i typ w korytarzu, no siema, bo coś tam nagrywam, jakąś relację, czy dograsz mi się do filmu? Ale, no dobra, no spoko, poszliśmy w miejsce, gdzie było światło, I powstał film, w którym ja nie wiem, czy on jest pocięty, bo ja go jeszcze nie widziałem, ale film polegał na tym, że typ podchodzi i mi zadaje pytanie, czemu się boisz ze mną walczyć? 6 kg to nie jest dużo, żeby przytyć, ale nie mam zamiaru tyć. Nie mam zamiaru tyć. Dla mnie Fame MMA to nie jest kurwa mój ultimate goal w życiu, to nie jest miejsce, z którego ja mam zamiar się utrzymywać przez najbliższe 10 lat. Gdzie ja poświęcę wszystko w ogóle, żeby tam wystąpić, jak najbardziej nie, kurwa, ja nie jestem jednym z kolejnych tych klaunów, dla których to jest jedyna, kurwa, droga w życiu, ja mam tych dróg przynajmniej 15, w tym roku uznałem, że na przyszły rok uznałem, że ta droga akurat może być wystarczająco zabawna, bo można coś spróbować, ale ja nie będę całego życia, kurwa, przestawiał pod to, bo jakiś zjeb, kurwa, powiedział, że waży 70 kg, a nie waży. Pociął pod siebie. Ta rozmowa trwa jakieś 10 minut, więc jeśli tamten klip nie ma 10 minut, to no to tyle, no jest kurwa cymbałem. Zresztą widzę, że ten film ma ogólnie całe 10 minut, a to są jakieś inne tematy. Więc no. Więc można zobaczyć. Wczoraj w polskich McDonaldach oficjalnie wyszedł zestaw mate i ludziom w większości nie podpasowała herbata zestawu. Pojawiła się tam jeszcze jakaś dramka, a ja sam pojechałem testować eksperckim okiem, czy jest tak źle, jak mówią niektórzy ludzie. Dodatkowo odpowiem Nitrowi na jego ostatnią wypowiedź o naszej walce na fejmie, bo chłop mocno przeinaczył całą tą sytuację. Pokażę wam naszą niepublikowaną wcześniej rozmowę i powiem wam, co tak naprawdę poszło w naszych negocjacjach nie tak. BNT spiął się na wieży Eiffla i dostał zakaz wjazdu do Francji. Na koniec pogadamy o dramce z Conorem McGregorem. Chodzi o to, że
mojego z którą bardziej bym jeszcze raz dziwnikiem na podjął tą okay. DJ-a i jego dziewczynę, bo Conor miał tak nagle tego chłopa uderzyć bez powodu. A czy było coś tam więcej, to nie wiadomo, bo świadkami jest dziewczyna DJ-a oraz jego znajomy, którzy wiadomo przyklepią tą jedną wersję. A teraz jako już nie mam newsów, bo dosłownie nic nie dzieje się w internecie, to odpowiem na ostatnią wypowiedź Nitra. Aha, i to też ciekawe, bo film został nagrany 2 kurwa października. 2 października na gali fejmie. Pomimo, że 17 dni minęło, kurwa. Teraz najlepiej się wystrzelić, kurwa, jak Filip z Konopi, kurwa, i napierdalać jakieś przyjęte filmy. Nie mówiłem tego jeszcze nigdzie, ale miałem być jego pierwszym przeciwnikiem na Fame MMA 13. Dostałem telefon od Boxdela i od mojego Nitra, wspólnego menedżera, bo jesteśmy w tej samej agencji. Takie coś jest przyklepane i już mam się przygotowywać, więc no, ucieszyłem się i od razu zgodziłem się na tę walkę. No mega chciałem, żeby do tego doszło, bo chyba nie ma drugiej osoby, z którą bardziej bym chciał aktualnie się zmierzyć w oktagonie. Ale pojawiły się problemy już praktycznie na początku mojej konwersacji z Nitrem na takiej grupce, bo rzucił tam swoje warunki, czyli K1 i limit 70 kilo. Wiem, że mogę w tym gadze tak nie wyglądać, ale mam 1,89 m oraz ważę 80 albo 82 kilo, coś tak mniej więcej w tej wadze się waham, więc bomby ten limit 70 kilo no już mi nie siedział. Wyobraźcie sobie mnie jeszcze 10 kilo chudszego, no, to by naprawdę bardzo źle wyglądało. Oprócz tego byłbym osłabiony, wychudzony, no tak na walkę bym nie chciał wychodzić. Ostatnio napisałem, że K1 git, ale ze względu na moją wagę, no ten limit jest do dupci. I tutaj w tej wiadomości badałem trochę złą wagę, bo jak on tam rzucił ten swój limit 70 kilo, to poleciałem do łazienki, wyciągnąłem jakąś wagę z szafki, szybko się zważyłem i mi tam wyszło 84, ale ta waga była po prostu źle zeskalowana i rzeczywiście ważę 80 albo 82 kilo. A w rozmowach z Fame MMA podawałem 80 kilo, bo nawet Boxer zapisywał to sobie na czacie ze mną. Więc zaproponowałem pierwszy limit wagowy gdzieś tam na oparciu tych 84 kilo. To nic... Czekajcie, który to jest dzień? Nie ma niestety. Pod sobie na czacie ze mną. Więc zaproponowałem pierwszy limit wagowy gdzieś tam na oparciu tych 84 kilo. To Nitro z bomby to odrzucił i chciał, żeby szukać kogoś innego. Tutaj mu się oczywiście nie dziwię, bo ważył 71 kilo, więc no, takie masowanie mogło mu się po prostu nie widzieć. Potem napisał, że z Fame'em miał zawsze rozmowy o wadze 70 kilo, więc musiało coś tutaj z komunikacją ze strony Fame'u nie pyknąć. Ale ani na tym czacie, ani przez telefon nie miałem informacji o jego kontrakcie, gdzie ma zapisane te sztywne 70 kilo i więcej nie może do góry. Więc finalnie zaproponowałem limit 73 do 75 kilo. On wystarczyłoby, żeby przytył te 2 kilo, ja bym schudł 5-6 i moglibyśmy się bić. No i po tej wiadomości sprawa stanęła na tym, że Nitro miał pogadać z kim trzeba, czy on może w ogóle przytyć. No to jest ta sama rozmowa, i tyle. W sumie to nic się nie ruszało w tej sprawie, ja w końcu nie wiedziałem, czy mam brać tego trenera, czy mam ćwiczyć do tej walki, czy mam robić cokolwiek, więc się go zapytałem o naszą walkę na Fejmie, ale najpierw zobaczcie, jak według niego wyglądała ta rozmowa i jakie on miał informacje podczas rozmów z Fame MMA. Jak ja rozmawiałem z Fame MMA i tak jest też kontrakt. Okej, czy to jest przycięte jak chuj, no kurwa. Pedale jebane, kurwa, w okularach, wrzuć całą rozmowę, ja pierdolę, no kurwa, ja nienawidzę takich ludzi. Kurwa, to jest jakieś, kurwa, gówno, no przecież ja wiem, kurwa, ile czasu my ze sobą rozmawialiśmy, no kurwa, wrzuć cały film. Bo teraz będzie, kurwa, shot mój pewnie, który będzie trwał minutę i, kurwa, wyrywek z tej, kurwa, pierdolonej gali 20-sekundowej. Kurwa, cieciu pierdolony, wrzuć cały film. Jeszcze, kurwa, powiedz, że stosujesz, kurwa, jakiś, no siema, dodal, bo relacje robię swojemu, kurwa, dograć mi się kawałek, a potem, czemu się boisz ze mną walczyć, kurwa, a to może, kurwa, No co jest, kurwa? Skonstruowany, że się bije w 70 kg. Bo raz, że w tych wyższych kategoriach zazwyczaj są ludzie, którzy na przykład w tym 7-7 to zazwyczaj oni z 85 kg zbijają, bo 1,85 m. To już jest taka, że jestem po prostu za mały na to. Dobra, to sądzisz o tym, żeby tutaj na przecierę wleciał Konopski? Spoko, no. I on im tam zakomunikował, że się tam w 70 kg może bić. Chłop mówi, no ale to się bijemy w 70, tam nie wiem, 4 czy 5 kg. Raz, że co to jest za kategoria? Dwa, że nie, że wiesz. Ty tutaj z szefem bij. No to... Poczekajcie, ja wam na to znajdę, kurwa, bo to oczywiście, że to jest wszystko, kurwa, prawda. Dlatego muszę przeskrolować kawałek.
No a jak się to leci? Wiesz, no taki był kontrakt, ja się na coś takiego zgodziłem. No, ty w ogóle komunikujesz tam komukolwiek, że się możesz być w takich, a nie innych kategoriach? Tutaj znowu wychodzi jakiś błąd komunikacyjny. Ja nigdy wcześniej nikomu nie komunikowałem, że mogę się bić w 70 kilo i że tyle w ogóle ważę. Więc nie wiem, skąd to ktoś wyciągnął i ci powiedział, ale tak samo na tej grupce też nie miałem informacji o jakimś twoim limicie w kontrakcie. Jadę na Fame, idzie ten Konopski z jakimś kamerzystą. Ty, mogę ci zadać parę pytań? Czemu się obsrałeś walki ze mną? Ale co? Co? To? Potem jeszcze próbował jeszcze tym nagraniem wymusić na mnie, żebym ja mu klepnął walkę w 70, tam nie wiem, 3 czy 4 czy 5. Akurat tak jak moje 90% nagrań z tej gali było do wywalenia, ponieważ używałem nowej kamery, źle tam został wpięty mikroport i... Tak, teraz kurwa nagle, no to na chuj kurwa pokazujesz jakieś... Zobaczmy kurwa co wrzucił. Nic mu nie działało, źle był wpięty mikroport, dlatego kurwa z 10-minutowej rozmowy pewnie wrzucił 25 sekund. Finalnie. Uwielbiam kurwa takie rzeczy. Z kamery, a nie z mojego mikroportu. Więc na tych wszystkich nagraniach słychać tylko basy z areny. To akurat z Nitrem poszedłem do miejsca, gdzie wszystko było słychać i sami oglądajcie, czy padło z mojej strony pytanie, czy on się obsrał. Dzień dobry. Nareszcie w realnym życiu się widzimy, kurde. Unikałeś mnie. O, proszę. Momencik. Proszę bardzo. Raz. I... O, i w momencie jak wyszło, kurwa, że on nie waży tyle, ile mówi, że ważył, to ja gadałem z jego menadżerem, który zarazem jest moim menadżerem i to chyba kurwa, to chyba ktoś inny kurwa stwierdził, chyba osoba tobie całkiem bliska kurwa, że to ty w chuja poleciałeś z wagą. Unikałeś mnie. A na tym, na Fortnite'a to zawsze to tam jakieś kurwa ciekawostki czy informacje. Jakiś turniej mi się to kiedyś wyświetliło, nie? Okay. Mówię, co za wiesz co? No. Dlatego możemy to załatwić po męsku. Z tego co wiem, to już odwołała walkę. Nie spodoba ci się mój wzrost, a teraz jak jesteśmy... Ale nie, nie, wydaje, nie, że masz. Nie, to nie jest prawda, że ten... Ja odwołałem walkę, kurwa. Typ najpierw, kurwa, próbował wymusić wagę pod siebie. A jak mu się to kurwa nie udało, to próbował kurwa zarzucić mnie, nawet no kurwa, no nawet się twój menadżer kurwa wyjaśnił, no. O. Kto teraz siepałe, kurwa? Więc kurwa spierdala i tyle, no. Że nie spodoba mi się twój wzrost. Tutaj mi się akurat pomyliło, rzeczywiście nie chodziło o wzrost, a o wagę. No tak, bo ty masz 71, a ja ważę ponad 80. Więc tyle, no nie chce mi się kurwa tego człowieka oglądać, kurwa, jesteś żenujący, no. Głupi kurwa i przyjebany, więc spierdalaj. To nie jest sposób kurwa, żeby sobie walkę załatwić. To nie jest kurwa sposób. Żeby przyjść, kurwa, oszukać wszystkich dookoła, a potem, kurwa, próbować na kimś coś wymusić. A jak ta osoba się, kurwa, nie zgodzi, to nagle, kurwa, a bo to jego wina, bo nie chciał, albo, kurwa, coś tam, albo se... Ty pierdalaj, kurwa.